dobry, Monika Taranczewska, a to jest program Gościnia. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Henryk Siedlaczek, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzień dobry, Panie Henryku. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Spotykamy się tutaj, bo 3 listopada to jest bardzo ważne wydarzenie dla myśliwych, leśników i jeźdźców. Hubertus tak zwany. No i nie mogłam Pana nie zaprosić. Tak, to bardzo szczególny dzień, szczególnie dla myśliwych, dla jeźdźców, dla leśników, ale szczególnie dla myśliwych. Zresztą nie po raz pierwszy na antenie tej stacji telewizyjnej na ten temat rozmawiamy. Tym bardziej mi miło, iż w tym dniu szczególnym dla nas, dla braci myśliwskiej, możemy z Państwem się spotkać i tą radosną nowinę oznajmić i pocieszyć się tym dniem. No właśnie, bo dla jednych to jest zakończenie, a dla innych to jest początek sezonu. Zakończenie, jeżeli chodzi o jeździectwo, to jest taki koniec tego sezonu, ale początek, jeżeli chodzi o polowanie jesienno-zimowe, prawda? Tutaj dla myśliwych przede wszystkim. Zaczyna się sezon polowań, tak. No to te polowanie właśnie, w ogóle samo święto Hubertusa, może wytłumaczmy. Mam takie wrażenie, że może one trochę zanika. Czy to jest moje błędne myślenie? Czy ten Hubertus jest tak świętowany tu, w naszym regionie, na Śląsku? Z całym szacunkiem myślę, że tak nie jest, pani redaktor. Jednak Dzień Świętego Huberta, szczególnie w Łowiectwie Śląskim, jest obchodzony bardzo pieczołowicie i z takim dużym zaangażowaniem w poszczególnych kołach łowieckich, czy w naszym rejonie tutaj rybnickim, czy w poszczególnych kołach łowieckich. To święto jest w jakiś sposób ubarwione uroczystymi mszami świętymi poświęconymi, czy dedykowanymi świętemu Hubertowi i braci myśliwskiej. To są spotkania myśliwych, czy to na polowaniach uroczystych, czy zamiast mszy są to nabożeństwa w Kniei, później z takim spotkaniem w gronie kolegów, czy w gronie rodzin myśliwych w różnych miejscach. Ma to bardzo uroczysty charakter i jest to takie święto wyczekiwane. Na przykład w rejonie naszym rybnicko-raciborskim jest wiele takich fajnych, ciekawych miejsc. Ja na przykład bardzo mile wspominam zawsze uroczystą mszę hubertusową w Pietrowicach Wielkich. To jest na granicy z Gródczankami przy kościele, drewnianym kościółku Świętego Krzyża, gdzie po zakończonym polowaniu z udziałem myśliwych, gości, widzów, osób przypadkowych nawet, psów biorących udział w tym polowaniu, gdzie cały pokot jest przed ołtarzem. Taka oczywiście grają pleschorny, tworząc tą aurę, atmosferę tego miejsca. Jest to bardzo fajna i taka jednocząca brać myśliwską tradycja. U nas w Rudach dzisiaj o godzinie 17:30 również rozpoczynamy świętego Huberta, czy dziękczynienie świętemu Hubertowi. Oczywiście będą grali nasi sygnaliści mszę, a później spotykamy się z rodzinami na biesiadzie. A czy na przykład mieszkańcy mogą w tym uczestniczyć? Czy to jest tylko przewidziane dla Was, dla tych kręgów? To znaczy, jeżeli chodzi o mszę, jeżeli chodzi o mszę polowe i tak dalej, jak najbardziej, dlaczego nie? Bo biesiady czy spotkania mają charakter taki bardzo, prawie że taki prywatny, to znaczy koła łowieckie robią to dla siebie. To jak już tak zaczęliśmy o tym, że to jest prywatne, to kiedy u Pana zaczęła się ta pasja, ta miłość do tego łowiectwa i do całej tej otoczki? Ha, to jest bardzo trudne, żeby to powiedzieć, ale... W zasadzie po raz pierwszy mnie ktoś o to pyta. Powiem no, tak, to teraz polował, się polował mój ojciec w kole łowieckim Górnik Marklowice, bo ja pochodzę z Marklowic. Dzisiaj to jest koło pod Klonem. I tam już od małego w polowaniach uczestniczyłem. Działo się to na różnych zasadach, szczególnie dlatego, że każdy myśliwy tam musiał zabezpieczyć naganiacza i najprościej było wziąć łebka swojego i żeby to robił. No potem, kiedy ożeniłem się, zamieszkałem w Rudach, tam wstąpiłem do koła łowieckiego Odyniec,
którego członkiem jestem do dnia dzisiejszego i od wielu lat prezesem. Czyli to jest pasja od dziecka? To jest pasja od dziecka. To jest bardzo szczególna pasja, pasja, którą należy kultywować i dbać o nią bardzo pieczołowicie, ale z drugiej strony z rozumem. A proszę mi powiedzieć, bo chciałabym się dopytać o cały ten obrzęd, który do tego już zaczęliśmy, o tym, że zaczyna się tą mszą, ale tam jest dużo też innych wydarzeń, między innymi pogoń za lisem i tu ja bym się chciała na tym zatrzymać, znaczy, jak to wygląda? W świecie myśliwych pogoni za lisem nie ma. Tu jest polowanie, które jest jakby zwieńczone gonitwą za lisem. Ale to dla jeźdźców. U nas my takiej tradycji nie mamy. Czyli to od czego to zależy? To zależy od tradycji danego miejsca. Taka pogoń za lisem, powiem, z tego co kojarzę, odbywała się na terenie gminy Kornowac czy innych czyli miejsc. Czyli to też zależy od tego, jakie dane regiony, jakie bardziej, miejsca? Bardziej, pani redaktor, jest to związane z jeździectwem. Natomiast myśliwi takiej jakby tradycji nie mają. To jest samo polowanie hubertusowe, jest oczywiście bardzo uroczyste, z dużą oprawą tam sygnałów łowieckich, z bardzo uroczystym spotkaniem, tak jak już mówiłem. Natomiast sama idea pogoni za lisem, przynajmniej w naszym otoczeniu, ona nie funkcjonuje. To w takim razie proszę nam powiedzieć jeszcze, jak wyglądają teraz polowania, bo temat jest dość, można powiedzieć, czasami trudny, bo są i obrońcy, i przeciwnicy. Jak to na ten moment wygląda? Temat jest z jednej strony w ogóle jest trudny, dlatego że każdy ma swoje racje. Każdy ma swoje racje. Ja jestem wyznawcą prawidłowego łowiectwa. Zresztą każdy myśliwy jest osobą, jest nemrodem, który idzie z pasji, ale nie po to, aby polować, bo to jest jakby zwieńczenie całego spektrum rzeczy, którymi on się zajmuje. To jest kwestia gospodarki łowieckiej. Proszę pamiętać, że to myśliwi wykonują plany hodowlane, które są narzucane przez lasy państwowe. To nie jest tak, że to myśliwy idzie sobie przez lasy Dąbrowy, idzie sobie Gajowy i on sobie tam robi to, co sobie zechce. Nie, to tak nie jest. To jest wszystko obwarowane określonymi przepisami, określonymi dokumentami, które zezwalają mu na wejście do kniei. To jest odpowiednio rejestrowane, a przede wszystkim te plany hodowlane, czyli ilość pozyskania zwierzyny, określają lasy państwowe. Dwa, ale to nie jest przede wszystkim jakby główna idea samego łowiectwa. Łowiectwo to jest w ogóle gospodarka łowiecka, to jest tradycja, to jest potrzeba bycia razem, to są sygnały łowieckie, to są tradycje takie międzyludzkie, związane ze sposobem przebywania, to są funkcjonowania między sobą, to są kwestie związane z funkcjonowaniem na terenie, na terenach obwodów łowieckich, spraw związanych z uprawami, czy to w formie pasów zaporowych, które mają powstrzymać zwierzynę przed pójściem na tereny chłopskie, to jest pilnowanie pól przed szkodami łowieckimi, to jest funkcjonowanie poletek łowieckich, które się grodzi, rozgradza i tak dalej. To jest całe spektrum wielkiej gospodarki, którą robią ci ludzie, robią myśliwi z pasji. Oni za to nie pobierają żadnych środków finansowych. Oprócz tego to są kwestie związane z ich treningami strzeleckimi, to są kwestie związane z dokształcaniem się i tak dalej. To są kwestie obowiązkowe. Tu nie ma o czym dyskutować każdego roku w Rybniku na Paruszowcu. My akurat takie też treningi sobie organizujemy. A czy dużo młodych osób jest w tych kołach, czy nie? To ja powiem za Odyńca. W moim kole łowieckim Odyniec myśmy doprowadzili do sytuacji takiej, że mamy znakomitą grupę młodych ludzi. Znakomitą grupę młodych ludzi i to owocuje jednak bardzo, dlatego że są to chłopcy z niesamowitą pasją i z niesamowitą mądrością łowiecką
i z niesamowitym, prawidłowym myśleniem o łowiectwie i wszystkim, co mieści się w pojęciu łowiectwa. I świetnie rozumiem, że to nie jest, jak to niektórzy próbują interpretować na zewnątrz, że to jest tylko łażenie po lesie i strzelanie do biednych zwierzątek, bo to nie jest to. Bo to nie jest to. To często jest mylone, powtarzam, prawda? To jest to może nawet nie mylone, to jest takie ochydzanie idei prawidłowego łowiectwa, które funkcjonuje od wieków. Które funkcjonuje od wieków i które zawsze było strzeżone, które zawsze było pilnowane. I do dnia dzisiejszego tak to jest. My mamy nie tylko czuwa nad tym zarząd koła, czuwają nad tym lasy państwowe, czuwają nad tym gminy, czuwają nad tym instytucje łowieckie, jak rejon, tutaj nasz Rybnicki, okręg śląski, katowicki i tak dalej. Kwestie podpisywania umów dzierżawnych, tego wszystkiego, to wszystko jest. Czy to nie jest tylko wejście do lasu? I strzelanie. Nie, to jest, broń Boże. Wiąże się naprawdę z dużą ilością rzeczy dookoła. Przy tym święcie, szanowni państwo, warto o tym powiedzieć. I dobrze, że pani może w ten sposób prowadzić dzisiejszą audycję. Szanowni państwo, to nie jest tak. I jeszcze raz powtarzam. Oczywiście pozyskanie zwierzyny jest. I łowiectwo nigdy nie funkcjonowało bez pozyskania zwierzyny. Tylko ktoś tego pilnuje i ktoś nad tym sprawuje pieczę, a są to lasy państwowe, które określają, które tworzą tak zwane plany hodowlane, które ściśle wykonywać muszą koła łowieckie. Dwa. To są kwestie związane z zabezpieczeniem obszarów, czyli tych obwodów łowieckich, chociażby w sprawie dzika dzisiaj. To są te dziki sarsowe, to są te dziki, my je nazywamy sanitarne, które dostajemy z góry do odstrzału i tu nie ma dyskusji, bo tutaj chodzi o depopulację jednak związaną z pomorem świń. Oprócz tego zwiększone plany hodowlane, które nie wywołują u myśliwych aż takiego entuzjazmu, a są niejako wymuszone i gratyfikowane, ale to już przez instytucje państwowe, aby jednak obniżyć to zagrożenie chorobą świń. Powiem państwu szczerze, że dzięki jakby takiej obowiązkowości, bo to mogę powiedzieć, myśliwych śląskich, nasz teren, nasze terytorium jest białe. My nie mamy problemu na razie z pomorem świń, chociaż granica jest już pod Opolszczyzną, ale my jesteśmy czyści. Zarówno część Opolszczyzna, a śląskie przede wszystkim. Panie Henryku, no ale ja muszę o tym powiedzieć, bo strój, który ma pan dzisiaj na sobie, to też jest ten element święta Hubertusa, bo to ważne wydarzenie dzisiaj. Wiemy, że później będzie wydarzenie, w którym będzie pan uczestniczył, no ale właśnie powiedzmy coś jeszcze na koniec o tym stroju. To jest mundur. Mundur. O mundurze. To jest mundur. To jest mundur. Oczywiście używają różne organizacje, zresztą myśliwi też używają strojów, ale to jest prawidłowy mundur myśliwego, galowy, w którym występuje w szczególnym czasie, w szczególnych dniach. No dzisiaj jest Dzień Świętego Huberta. Dzień naszego patrona. No, zaproszony jestem w zacnej telewizji TVT i przede wszystkim spotykam się z państwem jako myśliwy, więc byłoby nietaktem przyjść tutaj w innym ubraniu niż w mundurze. No cóż o nim powiedzieć. Jestem prezesem koła łowieckiego Odyniec w Rudach. Stąd też Odyniec na krawacie i tu taki mały Odyniec. Natomiast ta odznaka jest bardzo ciekawa, bo jest ona bardzo unikalna. Mają niewiele osób w Polsce. Mianowicie w czasie, kiedy byłem posłem RP w Sejmie naszym dzisiaj, przez 10 lat byłem członkiem parlamentarnego zespołu przyjaciół łowiectwa. I takie oznaki zrobiono w ilości bardzo limitowanej i noszę to jako cenną pamiątkę tego czasu. Ma.
Panie Henryku, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że ja też dużo się dowiedziałam, nasi widzowie również. Jest to temat, o którym można by było długo rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Państwu i mojemu rozmówcy bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny program Gości Dnia. Ja również dziękuję. Jeżeli mogę na koniec dwa słowa, to przede wszystkim dziękuję szanownym Państwu za wysłuchanie tej naszej rozmowy, ale dla kolegów dzisiaj świętujących wspólnie ze mną i wszystkich przyjaciół łowiectwa Dashbur. I pamiętajcie, nim naciśniesz spust fest, pamiętaj, gdzie cel i co za nim jest. Jeszcze raz, Dashbur, niech knieja darzy. Piękne to było. Bardzo dziękuję.